Witam moi drodzy z Puław. Nie wiem, czy będzie coś widać na tej tablicy, ale może uda wam się przeczytać. Jesteśmy w zespole pałacowo-parkowym, który należał do Czartoryskich. Absolutnie nie spodziewałem się, że w Puławach są takie piękne obiekty i zabytki, ale jak widać są. Pokażemy wam oczywiście to wszystko z bliska. Z tego co udało mi się dowiedzieć, mamy tu do czynienia z neoklasycyzmem. Są kaplice, są kościoły, jest pałac, no jest mnóstwo budynków i piękny park. Tutaj pokażę wam plan tego parku. Nie wiem, czy ta kamera to dobrze pokaże, ale zobaczmy. No ona niestety zniekształca obraz, ale może się uda. Na wszelki wypadek dogram wam to jeszcze telefonem. Tu podróżnika z backstage'u go złapiemy. Jest w Puławach. Mam go. Tak wygląda jego praca na co dzień. Jak możecie, filmujcie go, jak go złapiecie. Zmiana sprzętu, troszkę się oddalę i macie te tablice, tutaj będą wyraźnie widoczne. Jest tu historia całego tego zespołu. Muszę podejść blisko, bo samochód mi tutaj jedzie, nie mogę się oddalić. Nie wiem, gdzie pan chce jechać. Mamy miejski szlak turystyczny opisany tutaj i plan zespołu pałacowo-parkowego wraz z opisem. Nie wiem, czy zaraz tak, żebyście widzieli opisy. W razie czego zatrzymać. Pałac jest tam, ale już wcześniej widziałem, że jest wiele różnych innych budowli. No to będziemy zwiedzać. Jedziemy, kochani, do Pałacu Czartoryski. Taka ciekawostka, którą powiedział mi Kuba, że to właśnie tutaj przechowywane były te wszystkie słynne zbiory czartoryskie, między innymi dama z łasiczką, która teraz jest w Krakowie, tak? Tak. Wszystkie te zbiory są stąd wywiezione do większych miast i tam pokazywane. Z tego co mówi Kuba, jest tutaj walka o to, by te zbiory powróciły do Puław. Nie wiem, nie chcę się opowiadać podobnie ze stron, ale tak logicznie myśląc, to chyba miejsce tych zbiorów jest tu, gdzie były przechowywane od zawsze. Puławy by pewnie zyskały. Zresztą ja nie wiem, czy wy mieliście takie samo wrażenie jak ja, że Puławy to szare, nudne miasto. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że tutaj co paw. Proszę, spojrzcie, jaki paw. Nic! Witaj wędrowcze, mówi. Paw, proszę, spojrzcie, jaki paw. Piękny. Właśnie przywitał wędrowce. I takie właśnie są Puławy, co było dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Do tego stopnia, że postanowiłem się zatrzymać tutaj na jeden dzień, co było nieplanowane. Zaraz pokażę wam fontannę, tylko podjedziemy pod wejście główne. Pożegnamy już pana Pawia. Spójrzcie, jaki piękny jest ten pałac. A jeżeli ja się mylę, to mnie poprawcie. To się nazywa chyba styl neoklasycystyczny. Pałac został przebudowany przez Rosjan. Rosjan, aha. Na główne wejście prowadziły drzwi. Aha. I oni przebudowali strasznie. Ja powtórzę, bo ja nie wiem, czy ten mikrofon zbiera Kubę. Pałac został przebudowany przez Rosjan. Rozumiem, że w czasie zaborów prawdopodobnie. Tutaj ponoć na wejściu były schody. Natomiast teraz już ich nie ma.
No i tak. Dobrze, to ja teraz wezmę sobie, postawię rower i zrobię wam kilka zdjęć i filmów tabletem. Będą lepszej jakości. Zamek. Do muzeum na Krzywy Ryja. Pałac jest piękny. No na razie tyle. Kolejne spotkanie z Pawiem. Prezentuje nam się w całej okazałości. Nie wiem, czy to agresja, czy szpanuje, czy o co mu chodzi. Piękny. Pawie, moi kochani, są tutaj wszędzie. Tu kolejne. A tu jest muzeum Czartoryskich w Puławach. Do tej pory, moi drodzy, nie zabierałem was do wnętrz rzeczy, które oglądaliśmy, ale tym razem zrobiłem wyjątek i wszedłem w Puławach do Muzeum Czartoryskich, w których, jak pani bardzo miła nam tutaj opowiedziała, jest niewielka część ich zbiorów. Muzeum istnieje od 10 lat, a przeważająca ilość zbiorów jest w muzeum w Krakowie. Ja myślę, że Puławy bardzo by chciały, żeby te zbiory tu wróciły i mam nadzieję, że kiedyś wrócą. W tej sali mamy pamiątki po rodzinie Czartoryskich. Ja oczywiście nie będę wam czytał opisów. Nie chodzi o to, byście obejrzeli to muzeum ze mną, tylko o to, żebym was zachęcił, żebyście tutaj kiedyś przyjechali i tak jak ja byli zaskoczeni, że w Puławach w ogóle cokolwiek jest do oglądania. Mamy tutaj jakąś maskę pośmiertną. Nie bójcie się, nie będę was zanudzał pokazywaniem wszystkich tych eksponatów. Natomiast chciałbym wam tylko zasygnalizować, że takie muzeum tutaj jest. W pięknym kompleksie pałacowo-parkowym. Kolejna maska pośmiertna Zofii z Czartoryskich. Jest broń. Malowidła, obrazy. Dobrze, kochani, nie chciałbym, żeby ten film trwał 50 minut, więc nie będę was zanudzał, ale zachęcam, żeby tutaj kiedyś wejść, jeżeli będziecie w Puławach i koniecznie to zobaczyć. Jeszcze mały wtręcik. Muzeum Czartoryskich tutaj w Puławach było pierwszym muzeum w Polsce i jednym z pierwszych muzeów w Europie. Dla mnie ciekawa informacja, nie wiem jak dla was. Dobrze. Tak jak powiedziałem, nie będę was zamęczał. Może pokażę wam jeszcze jakieś szczególnie ciekawe eksponaty, które zwrócą moją uwagę. Idę zwiedzać. Tu, kochani, tylko wam pokażę, jak mówiłem, przed pałacem. On kiedyś miał schody i te schody wyglądały tak. Rosjanie zburzyli i przebudowali wejście. Natomiast tu jest piękna klatka schodowa. Ja się troszkę cofnę, żeby wam ją pokazać. Żeliwna, nitowana, powstała już po Czartoryskich. To Rosjanie, którzy otworzyli tutaj jakąś szkołę dla panien, czy coś takiego. Najpierw stworzyli tutaj klatkę wewnętrzną, po likwidacji tych schodów zewnętrznych stworzyli klatkę wewnętrzną drewnianą, która się spaliła, a następnie tą. Ponoć była to wielka innowacyjność na tamte czasy. To wszystko jest żeliwo lane. I nie jest spawane ani skręcane, tylko nitowane. Natomiast nity są sprytnie poukrywane w dekoracjach i ich nie widać. Kurczę, nie wiem, ja zanudzę was tym muzeum, bo tu co chwila jest coś do pokazania. No ale kto nie chce, nie będzie chciał, to nie będzie oglądał. Pawie krzyczą, jak słyszycie. No zanudzę was, ale tutaj nie da się po prostu zrobić 5-minutowego filmiku. Więc będę wam to pokazywał wszystko, że tak powiem, w ogólnym zarysie, żebyście mieli tu po co przyjechać i obejrzeć poszczególne eksponaty. Jesteśmy w sali kamiennej, która jest salą muzyczną.
piękne zdobienia. W ogóle tutaj mamy panią, która nam pomaga obejrzeć to. To całe to zabudowanie to jest styl neoklasycystyczny, tak? Mamy tutaj polskie Ateny, kochani. Mieli gust w każdym razie nasi magnaci. Piękne miejsce. Ja idę oglądać obrazki, a z wami za chwileczkę. Jesteśmy w sali gotyckiej. Ciekawostką jest to, że Czartoryscy przechowywali słynne miecze spod Grunwaldu. Tu chyba są ich repliki. Miecze te zaginęły później, ale to właśnie w Muzeum Czartoryskim były przechowywane. Piękna kolekcja broni. Uprząż. Ciekawostka, moi kochani, to jest kordelas samego Jamesa Cooka. Oryginał ponoć. Kto nie wierzy, niech sobie przeczyta. No. Kochani, jedziemy przez park w kompleksie pałacowo-parkowym Czartoryskich. Dowiedziałem się, że wcześniej tutaj rezydowali Lubomirscy. Na Facebooku umieszczę zdjęcie sufitu holu, który jest oryginalny z pałacu Lubomirskich jeszcze. Reszta była później przebudowana. I jesteśmy przy bramie rzymskiej, o ile dobrze pamiętam. Bardzo dobrze. Zwaną przeze mnie Romane Gate. Romane Gate wygląda tak. Zaraz zrobimy zdjęcie Romane Gate. No więc nadal wędrujemy po Parku Czartoryskich. To jest tak zwany dom gotycki. Nie wiem, co jest w środku. Teraz jest zamknięty, nie wolno tam wchodzić. Natomiast wejdziemy jeszcze do świątyni Sybilli, do której mamy bilet. A tam w tle ja zrobiłem zdjęcia, zobaczycie sobie na Facebooku dokładniej, ale zapomniałem nakręcić film. To się nazywa Brama Rzymska i jest tak zwaną ruiną stałą, czyli wybudowaną jako ruina i tak ma wyglądać. Jest to wzorowane na jakimś oryginalnym zabytku rzymskim bodajże. Mamy również jakieś źródełko ciekawe. No i piękny budynek w stylu gotyckim, aczkolwiek bodajże XVIII-wieczny, więc są tam jeszcze, podejdziemy bliżej, są tam jakieś resztki oryginalnych zdobień chyba. Sekundka, bo nie chcę połamać nóg. Tak, widzicie, są tutaj wyeksponowane elementy architektoniczne pewnie oryginalnej budowli. Jakaś tablica. Tutaj mamy ściana Kazimierza Wielkiego, a tu mamy też jakieś resztki starszych elementów zdobniczych i architektonicznych i jakichś tablic. Ciekawe miejsce. W życiu nie przypuszczałem, że w Puławach jest takie ciekawe miejsce. A to, moi kochani, świątynia Sybilli w Parku Czartoryskich. Nie jest przypadkiem, że nazywano to w pewnym momencie polskimi Atenami. Głazy, kamienie, ławeczki. Tu też elementy jakiejś wcześniejszej budowli leżą. Ponieważ mamy, przepraszam, ponieważ mamy bilet, no to idziemy do środka.
No i jesteśmy w świątyni Sybilii, w Parku Czartoryskich. Patrzcie na to sklepienie. Rzym, moi kochani. Nie wiem, czy to będziecie potrafili przeczytać, ale możecie zawsze spróbować. Chyba wam wystarczy, jak chcecie sobie zatrzymajcie. I tutaj są... Powiedziałem wam, że nie będzie wąwozów z Kazimierza, ale dzięki uprzejmości Jakuba przyjechaliśmy samochodem do jednego z nich i dlatego możecie go zobaczyć. Bardzo strome są ściany. To są wąwozy lessowe. Nie czytałem. Wiem, że lessy to taki rodzaj gleby, natomiast to z pamięci wiem. Natomiast nie czytałem, jak one tutaj powstały i tak dalej. No spodziewam się, że woda wymyła takie wąwozy. Bardzo malownicze i piękne. Także dzięki uprzejmości Kuby zobaczyliście to, czego mieliście nie zobaczyć. Co wam obiecałem, że nie zobaczycie. To na razie tyle.